Powołanie do dorosłej reprezentacji dostał w wieku 20 lat. Podstawowym bramkarzem Legii został nieco wcześniej, jako 19-latek. Nikt nie wyjechał z Ekstraklasy za większą sumę odstępnego, a ta wyniosła aż 7 milionów euro. Kto by się spodziewał, że chłopak z malutkiej Modrzewi, mieszczącej się w województwie, które na mapie piłkarskich talentów jest pustynią, stanie się jednym z najbardziej obiecujących polskich bramkarzy. Weszło! Radosław Majecki to piłkarz wyjątkowy, a jego wyjątkowość polega na tym, że jako jedyny z piłkarzy wychowanych w województwie świętokrzyskim robi naprawdę poważną karierę. Możemy zresztą spojrzeć, jak wyglądałaby jedenastka piłkarzy złożonych tylko z tych, którzy wychowali się właśnie na świętokrzyskiej ziemi. Jak widać, nie jest ona zbyt ekskluzywna. W Ekstraklasie grają jedynie Jakub Żubrowski, Marcin Cebula i Daniel Szolęgowski. Reszta to albo pierwsza liga, albo Radosław Majecki, który reprezentuje barwy AS Monaco. Odwiedziliśmy jego rodzinne strony. Odwiedziliśmy Pawłów, gdzie zaczynał swoją grę w piłkę były bramkarz Legii Warszawa, a także Krzo Ostrowiec, do którego się przebił w wieku gimnazjalnym, gdzie wygrał mistrzostwo województwa juniorów właśnie w tej koszulce oraz skąd przebił się do Legii Warszawa. A dalszą część historii opowiedzą wam ci, którzy sprawili, że Radosław Majecki mógł się wybić ze świętokrzyskiej ziemi. No, na przestrzeni lat wiele się tutaj zmieniło. Powstała nowoczesna hala sportowa, dzięki której w okresie jesienno-zimowym drużyna seniorów i grupy młodzieżowe mogą odbywać treningi w bardzo dobrych warunkach. Ta hala powstała w miejscu starego boiska. Powstało również boisko sportowe, na którym teraz jesteśmy. To ono i służy drużynom młodzieżowym oraz drużynie seniorskiej. Jak na A-klasowy klub, Arka Pawłów wygląda bardzo profesjonalnie. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki postawił Radosław Majecki. Potencjał był w nim rzeczywiście duży. Od początku się wyróżniał tak naprawdę na tej bramce. Był przede wszystkim odważny, wykazywał duże chęci treningowe. Jest to osoba niezwykle skromna, pracowita i uważam, że dzięki temu osiągnęła sukces. W karierze każdego młodego piłkarza niezbędny jest element szczęścia. No i miał je także Radosław Majecki, bo nie było to oczywiste, że grając dla malutkiego klubu, malutkiej Arki Pławów, piłkarz może dostać powołanie do reprezentacji województwa U12. To mu bardzo pomogło, żeby się przebić dalej do Krzo Ostrowiec. Pomógł mu w tym także bardzo dobry mecz rozgrywany właśnie przeciwko ekipie z Ostrowca. Po tym meczu trenerzy Krzo Ostrowiec postanowili: musimy mieć tego chłopaka u siebie i zrobili wszystko, żeby go ściągnąć do Ostrowca. Przyjmowałem rocznik 1999 i kolega, który oddawał mi ten rocznik, powiedział, że grał ostatni mecz z Arką Pawłów i stwierdził, że tam jest dobry bramkarz i należy go wziąć do Krzo. Więc nie zastanawiając się długo, poszliśmy we dwóch do prezesa z trenerem Sławomirem Górą i poprosiliśmy go, żeby pojechał do Pawłowa i spróbował się dogadać z klubem jego macierzystym Arką Pawłów. No i w ciągu 2-3 tygodni Radek Majecki był w Krzo Ostrowiec. Kiedy poznałem Radka, to była też taka trochę anegdota, bo dostałem telefon od jednego z rodziców, że w Pawłowie, tutaj pod Starakowicami, jest chłopak, który świetnie broni na bramce. To było pod koniec tygodnia, gdzie my w poniedziałek już wyjeżdżaliśmy do Łodzi na te pierwsze mistrzostwa Polski. No, bałem się go tak wziąć, bo nie znałem dziecka w ogóle, a tam inne dzieci, które już były powołane do kadry, gdzieś tam ze mną miały styczność. No ale zauroczył mnie, powiem szczerze, tym swoją dyspozycją i już pojechał z nami do Łodzi na ten turniej pierwszy. Tam ciekawostką było to, że nie wpuścił żadnej bramki. Zremisowaliśmy 3 pojedynki 0-0 i nie wyszliśmy z grupy. Od razu można było powiedzieć, że ma niesamowity talent bramkarski. No jeżeli od razu z młodzika starszego, nie wiem, po pół roku grania w trampkarzu młodszym przeszedł do juniora starszego, no to już o czym świadczy, że grał w centralnej lidze z chłopcami o 4 lata starszymi. Grał z rocznikiem 95-96 w centralnej lidze juniorów w Krzo Ostrowiec. Także o tym już było świadczyło, że mówię, warunkami nie odstawał od tych chłopców, którzy byli o 4 lata starsi, a tak samo umiejętnościami piłkarskim, bramkarskim w szczególności, bo na tej pozycji mieliśmy też dobrego bramkarza, ale szybko go wygryzł. Talent ruchowy do właśnie takiej specyficznej pozycji jak bramkarz, czyli genialny chwyt,
już w takim wieku, bez nauki generalnie, umiał upadać na lewy, drugi, na jeden, drugi bok. Odważny, niesamowicie odważny, to było widoczne. Systematyczność, pracowitość, punktualność. No to chłopak normalnie do rany przyłóż, takich już teraz nie ma. Pracowity, zdyscyplinowany ogromnie. Taki, myślę, odporny na głupotę, jeżeli tak można powiedzieć. Czyli on nie szukał jakichś wrażeń gdzieś, co się często zdarza w różnym wieku młodzieńczym, tylko wiedział, do czego ma dążyć i do tego cały czas dążył. Taka samokontrola to jest taka cecha charakteru sportowca w ogóle, która jest niezbędna, żeby coś osiągnąć. Spokojny, cichy, ustatkowany chłopak był. Mówię, punktualny, systematyczny, naprawdę, do niczego nie można było się przyczepić. On miał to wszystko, mi się wydaje, co najważniejsze, naprawdę. Oprócz talentu miał wszystkie te cechy, które są potrzebne, żeby do czegoś dojść. On przyjeżdżał pierwszy na trening, mama go przywoziła na trening, na każdym treningu mama była, na każdym meczu była, czy u siebie, czy na wyjeździe, przywoziła go i on schodził ostatni z treningu. Majecki szybko odszedł z Pawłowa. Zresztą za jego czasów infrastruktura nie była jeszcze tak imponująca. Szybko wypatrzyło go KSZO Ostrowiec, które oprócz gry w bardziej renomowanym klubie zaproponowało uczęszczanie do klasy sportowej miejscowego gimnazjum. Jak przychodził do nas, to jeszcze dojeżdżał z Pawłowa na moje treningi, a potem już poszedł normalnie do gimnazjum, do pierwszej klasy. Chodził do ostrowieckiego gimnazjum o profilu piłka nożna i odbywały się tam treningi dwa razy dziennie, rano i po południu. Przez 5 dni w tygodniu i potem w sobotę ligowy mecz. Naprawdę, systematyczność, pracowitość to były jego cechy. No i warunki fizyczne, jak na ten wiek, warunki fizyczne, no wiadomo, pozycja bramkarza jest specyficzna, dlatego potrzebuje wzrostu, ale w tym wieku już się wyróżnia wzrost. On jest jeszcze u progu swojej kariery, ma 20 lat, także dla mnie to jest zaszczyt, że ja miałem okazję z nim pracować, a myślę, że on jeszcze dużo pokaże. To jeszcze nie jest rozwinięty piłkarz, moim zdaniem, on dopiero się jeszcze będzie bardziej rozwijał. Kiedy jesteś młodym talentem z województwa świętokrzyskiego, nie masz przed sobą największych perspektyw. Korona Kielce przez lata nie stawiała na młodzież, a innych opcji na centralnym szczeblu zwyczajnie nie ma. Słaby scouting i są tylko, no, wszyscy bazowali na dwóch klubach, Koronie i KSZO, a są też mniejsze kluby, które powinny być mocniej skautowane. Wiem, że Juventa ma współpracę z Wisłą Kraków, ale to jest za mało taka współpraca, bo to 1 na 1000 może tam się przebić, ale częściej po mniejszych klubach, jeździć po okręgówkach jakichkolwiek, to spokojnie, tylko mówię, za mały scouting wydaje mi się jest. A tym bardziej, że teraz młodzież, to już nie jest ta sama młodzież, co wcześniej właśnie była, typu roczny Kratka, 99. Został tylko jeden chłopak z tego rocznika w pierwszej drużynie KSZO, a reszta się rozsypała, już prawie nie gra w piłkę w ogóle. A teraz młodzież tak samo, przy komputerze siedzi, mniej zaangażowani są w treningi. Tyle co chodzą do szkoły, do klas sportowych, no to mają trening. A dodatkowo, żeby grać na podwórku, to nie, siedzą po domach. Majecki miał to szczęście, że przygarnęła go Legia Warszawa. I właśnie tam jego kariera nabrała rozpędu. Nawet napisałem do niego w październiku, rok temu. Mówię, Radek, przyjadę na Legię, zrobię sobie zdjęcie, bo zaraz wyfruniesz mi. No a tu w grudniu, tam w styczniu ukazała się informacja, że wyjeżdżę do Monako. Przewidziałem to, że za chwilę po rundzie jesiennej może wyfrunąć. Co miało kluczowe znaczenie dla sukcesu Majeckiego? Wiele osób pracujących z Radkiem podkreśla, że charakter, a ten ukształtowała w dużej mierze mama, największa kibicka piłkarza AS Monaco. Mama bardzo dopingowała, Radzia zawsze. Jeździła na mecze, za nim widać było, że go wspomagała i to było bardzo pozytywne. Jest tak, że jeden dzieciak woli nie, a drugi dzieciak potrzebuje tego i Radek jakby tego potrzebował. Jemu to było potrzebne, ta akceptacja i ta obecność mamy gdzieś tam zawsze była, ona widoczna. Ona dbała o każdy szczegół Radka. Zawsze po treningu podchodziła, panie trenerze, jak było, fajnie było, dobrze Radek się zaprezentował, czy nic mu się nie stało, czy jest w porządku, tak, w porządku. Za chwilę po meczu tak samo, panie trenerze, jak było, czy Radek dobrze się sprawował, czy coś poprawić, czy coś trzeba dodatkowe jakieś treningi albo coś, nie ma sprawy. Nie, wszystko w porządku, naprawdę mama była i rodzina w ogóle usportowiona, wiem, że brat też grał w piłkę, ktoś tam jeszcze chyba, czy uprawiał lekkoatletykę. Naprawdę pozytywnie zakręceni ludzie i takich brakuje. Powołanie na Mundial U20. Półtora sezonu w Legii Warszawa jako podstawowy bramkarz. Powołanie do reprezentacji Polski. Największy transfer w historii całej Ekstraklasy. Oraz debiut w AS Monaco. A Radek Majecki ma przecież dopiero
21 lat, a tyle już osiągnął. Kto by się spodziewał, że akurat wychowanek świętokrzyskich klubów może zrobić międzynarodową karierę. Radkowi się udało, natomiast trzeba go określić jako pewien wyjątek w systemie, jako pewną różę, która jednak wyrosła na betonie.